Aloha, jestem na urlopie, ale gdy się dowiedziałem, że jeden z lokalnych sklepów muzycznych posiada całą ściankę z ukulele, to nie mogłem przepuścić takiej okazji, sam muszę to zobaczyć i pokazać i wam. Może coś ogramy, pokażemy jakieś modele, których nie widzieliśmy w Białymstoku, zobaczymy. Idziemy do Bratpolu. Gdy zamknęły się za mną drzwi toruńskiego sklepu muzycznego, to na wejściu od razu rzuciły mi się w oczy bogato zatowarowane gablotki ze strunami do wszelakiej maści instrumentów, a po prawej wystawka gitar klasycznych, akustycznych oraz wyspa ze wzmacniaczami. Ale nie to mnie tu zwabiło. Szybkie przywitanie z chłopakami z obsługi i jestem już pod ścianką z ukulele. Myślałem, że taki wybór pchełek, dostępnych od ręki, będę miał tylko w warszawskiej pasji. Jednak myliłem się. Toruński Bratpol ma bardzo szeroką ofertę, zaczynając od tych najtańszych poliwęglanowych modeli do nauki czy na biwak, po te droższe, dla bardziej wytrawnych graczy. Oczywiście nie mogłem sobie odmówić ogrania kilku modeli, bo przecież po to tak naprawdę tu przyszedłem. Pierwsze po co sięgnąłem to nowość marki Arrow, model PB10. Dostałem od was ostatnio kilka komentarzy na temat tego instrumentu z zapytaniem, czy nadaje się on do nauki. W szybkim ograniu i obejrzeniu kilku egzemplarzy mogę stwierdzić, że jakość jest ok i na pewno lepiej się sprawdzi na pierwsze ukulele niż tragicznie wykonany Harley Benton czy inne wynalazki z Allegro w podobnej cenie. Nie mogłem sobie odmówić ogrania też kilku innych, bardziej egzotycznych modeli niedostępnych w białostockich sklepach muzycznych. Jeszcze pograłem, nasycając swoją ciekawość i zachwycając się wyższymi modelami Flighta, przegadałem godzinę ukulele z chłopakami z obsługi, którzy mają naprawdę ogromną wiedzę o instrumentach i mówił o nich z wielkim zamiłowaniem. Jeżeli jesteście z Torunia bądź okolic i szukacie pierwszego instrumentu lub kolejnej pchełki w kolekcji, to tylko Bratpol. Od ręki macie ponad 70 modeli, które możecie ograć na miejscu, a fachowa obsługa z pasją opowie o każdym z nich.